Znajdujemy się dokładnie przy naszych międzyrzeckich jeziorkach, przy plaży miejskiej, obok obiektu Mosi Podlaski, który mamy obok skatepark, jakieś zjeżdżalnie i tego typu korty tenisowe. I tutaj obok właśnie prowadzimy malutką gastronomię, w której właśnie mamy tak koncerty co weekend, mniej więcej regularnie w okresie letnim. Obecnie to jest impreza Folkfara Fest 2. Rok temu była pierwsza edycja i udało właśnie się mi nawiązać kontakt z Michałem Wawieniukiem, który to organizuje. Wszystko jest udostępnione na naszych fanpage'u, na stronie i na plakatach. Jest przynajmniej 6 zespołów, które po prostu co godzinę wchodzą i mają swój występ. Na samym początku była akurat występy młodzieży, czyli dzieci do lat 7, które już śpiewają. Promujecie takie gwiazdy również? To akurat Michał prowadzi warsztaty z dziećmi i oni tutaj zrobili podsumowanie swoich warsztatów, gdzie właśnie mali przyszli muzycy mogą ćwiczyć swój warsztat na przyszłość i dzięki temu, że w Międzyrzecu jest taka scena, możemy to promować. Jest to już tak naprawdę praktycznie czwarty sezon i z roku na rok staramy się, żeby to zaskakiwało te miejsce. I cały czas już mam wizję na przyszły rok, jak to rozwinąć i w którą stronę idziemy. I z roku na rok będzie tylko lepiej. Przede wszystkim na Facebooku promujemy każde wydarzenie, które jest praktycznie co weekend. I warto brać na bieżąco sobie to sprawdzać, bo niektóre niestety odwołujemy ze względu na pogodę. Niektóre dodatkowo jeszcze dorzucamy, bo na przykład nam wpadnie jakaś ciekawa osoba albo ciekawy projekt, który będziemy mogli zrealizować. Tak samo na przykład z karaoke. Jesteśmy w stanie po prostu z kimś się dogadać, kto sam świetnie śpiewa i sam fajnie prowadzi to i wtedy jest dodatkowa możliwość właśnie pozyskania fajnego wydarzenia. Jak znaleźć Was na Facebooku? Jakie hasło wpisywać? Zatoka, Międzyrzec Podlaski. Przyszły weekend, mamy w piątek koncert zespołu z Międzyrzeca Podlaskiego, a w sobotę już mamy takie większe też wydarzenie, to będą 3 zespoły, które już od poniedziałku będziemy promowali. I kolejne, oczywiście niestety, zakończenie wakacji kolejne za 2 tygodnie. Niestety. I będzie to zespół Roots Band z Radzenia Podlaskiego, a w sobotę będą chłopaki z Łukowa i na sam koniec będzie dyskoteka. Zatoka planuje funkcjonować tak, jak funkcjonuje do końca miesiąca. Oczywiście we wrześniu, jak Bóg pozwoli i pogoda, to będziemy działali co weekend. Jesteście częstymi gośćmi na Zatoce tutaj w Międzyrzecu Podlaskim? No cyklicznymi, corocznymi przynajmniej, no i też pochodząc z Międzyrzeca pojawiamy się tutaj też, ja przynajmniej, pojawiam się tu regularnie odwiedzając rodziców. Czy można powiedzieć, że rośnie nowe, fantastyczne miejsce na mapie województwa lubelskiego bądź Polski Wschodniej, gdzie rzeczywiście będzie można spotkać fajnych muzyków, posłuchać coś ciekawego, fajnie się zabawić i niedaleko woda? Myślę, że trochę umniejszasz temu miejscu, bo to jest ewenement na skalę nie tylko wojewódzką, ale i porównując z podobnymi miejscami w Warszawie, to miejsca, które tak rozrastają, dają taką rozrywkę i też szanują muzyków i potrafią się z nimi dogadać. To naprawdę jest rzadkość. To jest ewenement. To jest ewenement, nie na skalę województwa, ale zdecydowanie na skalę kraju przynajmniej. Naprawdę, mówię to z pełną świadomością, gramy w Warszawie regularnie i powiem Wam, że warunków takich, jak mamy tutaj, nawet
Chodzi o to, jak w ogóle nas tutaj w ogóle przyjmują, to, że mamy nocleg, to, że mamy jedzenie, to, że po prostu czujemy tutaj wsparcie pełne i też jakiś też szacunek, myślę, że wzajemny też. A jak jest z publiką? Publika myślę, że coraz bardziej dojrzewa do wydarzeń tego typu. Coraz więcej chyba ludzi przychodzi na muzyczkę na żywo. To jest jeszcze wczesna pora, ale myślę, że za parę chwil tutaj będzie coraz więcej ludzi. No takie cykliczne koncerty budują świadomość moim zdaniem w lokalnej społeczności i to jest ważne i za to też wielki szacunek dla Rafała. No bo to jest wysiłek, nie? Który trzeba konsekwentnie... w którym trzeba konsekwentnie wkładać dużo siły i w którym trzeba inwestować. I to się wcale nie zwraca szybko, a czasami są po prostu prawdopodobnie takie historie, które się no z biznesowego punktu widzenia wydaje się, że nie mogą się zwrócić i oni to biorą jednak na klatę i budują długofalowo wizerunek tego miejsca i też tego miasta. Przez to no słychać w ogóle, no powiem, że słyszy się o Międzyrzecu gdzieś tam na mapie muzycznej, to jest miejsce, które jest zaznaczone. Występują uczestnicy warsztatów Laboratorium Muzyki, która jest już, te warsztaty to jest 10. edycja w tym roku. Poza tym występuje zespół Melodust z Warszawy, Mińska Mazowieckiego i okolic województwa mazowieckiego w ogóle. Zespół Taiga oraz Broken Quantizers, już któraś wersja tej formacji, a mianowicie Piotr Makaruk i Piotr Karpiuk, którzy w ogóle tworzą niesamowite warstwy muzyki, którą bardzo ciężko jest zaszufladkować i sklasyfikować, ale warto przyjść, zobaczyć, posłuchać na nagraniach. Myślę, że na Facebooku Zatoki będzie można jakieś fragmenty posłuchać, a najlepiej przyjść jeszcze dzisiaj, jak ktoś siedzi to przed komputerem, to warto zajrzeć.